Witam Państwa serdecznie w naszym cotygodniowym spotkaniu. Tradycyjnie gościmy Pana Zbigniewa Wrzesińskiego, Prezesa i Konsumentów Energii. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dzisiaj poświęcimy materiał rzeczy, o której wszyscy mówią, a tak naprawdę niewiele osób wie, co to jest. Chodzi o ogniwa paliwowe. No tak, ogniwa paliwowe to jest następny segment pozyskiwania energii. I on jest dosyć dynamicznie rozwijającym się segmentem i warto o tym powiedzieć, dlatego że w całej palecie dywersyfikacyjnej, prawda, energii, którą Polska powinna posiadać, no to jest dosyć istotny element. I chciałbym dzisiaj o nim powiedzieć kilka słów, a na początek chciałbym powiedzieć, co to jest właściwie ogniwo paliwowe i czym ono się różni od innych ogniw, na przykład ogniw galwanicznych. Otóż taką główną różnicą między ogniwem galwanicznym a ogniwem paliwowym jest to, że w ogniwie galwanicznym, żeby otrzymywać energię, to najpierw trzeba go naładować, czyli dostarczyć energię elektryczną. Natomiast w ogniwie paliwowym tak nie jest, to znaczy w ogniwie paliwowym mamy substraty, to są składniki, które wchodzą do ogniwa paliwowego i produkty, które wychodzą z niego. I na skutek reakcji chemicznych, które tam zachodzą, powstaje prąd elektryczny, który możemy wykorzystywać. Najlepiej byłoby to przedstawić na takim rysunku, który Państwu mogę pokazać. I na tyle tego rysunku będzie można omówić zasadę działania takiego ogniwa paliwowego. Otóż to ogniwo paliwowe składa się z płytek przepływowych, to są te zewnętrzne, prawda, płytki, gdzie są kanały, do których dostarcza się substraty. Po lewej stronie jest anoda i tam jest taka płytka właśnie przepływowa. Tym substratem, który jest dostarczany do ogniwa, jest wodór. On wchodzi w takie kanały, Państwo widzą, tam takie kanaliki są. I na skutek tego, że on przepływa przez te kanaliki, dostaje się on do takiej warstwy porowatej, gdzie dyfunduje w stronę katalizatora. Ta warstwa gazodyfuzyjna umożliwia transport prostopadle do kierunku przepływu tego wodoru, prawda, bo on idzie z góry do dołu. Prostopadle na skutek dyfuzji, on dyfundując, przechodzi do katalizatora. I tutaj następuje rozpad cząsteczki wodoru H2 na atomy, czyli na jedno, nie cząsteczkowe, tylko atomowy wodór. I ten atomowy wodór jest rozbijany w katalizatorze na protony, bo wodór to jest proton i elektron. No i elektron jest oddzielany od protonu i następuje przepływ prądu na skutek tego, że istnieje jeszcze taka warstwa, która jest elektrolitem, to jest elektrolit stały w postaci membrany polimerowej, to jest ten środkowy element i on jest nacechowany tym, że on jest przepuszczalny tylko i wyłącznie dla protonów, natomiast jest nieprzepuszczalny dla elektronów. No i elektrony muszą źródłem zewnętrznym, czyli zewnętrznym poprzez wykonanie, prawda, pewnej pracy zewnętrznej, dostać się do katody, która jest z prawej strony tego urządzenia. No i w katodzie mamy znowuż wlot, gdzie jest dostarczany tlen do tego kanału przepływowego i również on dyfunduje poprzez warstwę gazodyfuzyjną do katalizatora i tam następuje odbiór elektronów, które wchodzą, prawda, do katody i odbiór protonów. One się neutralizują i łącząc się z tlenem tworzą wodę, która wypływa kanałem wylotowym na zewnątrz. Na skutek różnicy energii swobodnej substratów i produktów. Substraty to, jak mówiłem, to jest wodór i tlen, a produktem jest woda. Następuje różnica potencjałów, czyli może być wykonywana praca przenoszenia ładunku elektrycznego w tym
ogniwie paliwowym. To są bardzo małe ogniwa, bo trzeba też powiedzieć ludziom, jakie to są skale. Przecież ta membrana to jest... No membrana jest oczywiście bardzo cienkim elementem, to jest w granicach od 20 do 200 mikrometrów. Więc to są cienkie, to są w ogóle elementy, które nie przekraczają milimetra, dwóch milimetrów grubości. Mówimy o jednym ogniwie, tak? Tak, jednym ogniwie. No, oczywiście one są łączone później szeregowo i mogą prawda, no być, dawać większe napięcie, większe natężenia. Także teraz może powiem właśnie o podziale prawda, tych ogniw paliwowych, jakie są typy. No, możemy dzielić się na przykład ze względu na zastosowanie. No więc są przenośne. Jeżeli chodzi o ogniwa paliwowe przenośne, no to one są stosowane w laptopach, telefonach komórkowych, odtwarzaczach, w robotyce. No a drugą taką grupą to są stacjonarne. To są małe jednostki produkujące prąd i ciepło mocy kilowatów, rzędu kilowatów i duże jednostki produkujące energię rzędu megawatach, no to one są stosowane w szpitalach, w bazach wojskowych, w przemyśle. Jeżeli byśmy połączyli tą energię cieplną z ogniwa wysokotemperaturowego, paliwowego, no to z turbiną elektryczną, to mielibyśmy sprawność rzędu 80% nawet, także to są bardzo duże sprawności. No i oczywiście jeszcze mamy ogniwa paliwowe, które są używane w transporcie, to znaczy w zastosowania morskie, powietrzne i lądowe. Morskie no, to są na okrętach, prawda, okrętach podwodnych, powietrzne są również takie aparaty latające zasilane ogniwami paliwowymi. No i lądowe to głównie samochody. No i sprawność takiego ogniwa w samochodzie jest rzędu 65%, gdzie normalnego, w normalnym, konwencjonalnym, prawda, użyciu mamy sprawność rzędu 35%. Jeżeli byśmy chcieli podzielić ogniwa paliwowe ze względu na rodzaj wykorzystania paliwa, no to można powiedzieć, że one się dzielą na takie dwie grupy. To znaczy pierwszą to jest bezpośrednie wykorzystanie paliwa, czyli wodór plus tlen. A drugie to jest pośrednie, czyli musi być konwersja i reforming, to jest metan, biogaz jako utleniacz, prawda, tlen. Teraz możemy jeszcze podzielić ogniwa względu na temperaturę pracy. Mamy ogniwa paliwowe niskotemperaturowe, to jest zakres między od 25 stopni Celsjusza do 100, średnio temperaturowe to jest od 100 do 500 i wysokotemperaturowe to jest od 500 do 1000 i powyżej 1000 to są bardzo wysokotemperaturowe. I gdybyśmy chcieli podzielić ogniwa paliwowe na rodzaj elektrolitu, to mamy alkaliczne, polimerowe z kwasem fosforowym, węglanowe i tlenkowo-ceramiczne. Oczywiście tam przebiegają zupełnie inne reakcje chemiczne, ale nie będziemy się wgłębiali w tego typu dywagacje, ze względu na to, że no, to są dosyć skomplikowane i specjalistyczne zagadnienia. Natomiast chciałem się zatrzymać na po prostu tych rzeczach, które są łatwo zrozumiałe i trafiają do przekonania słuchacza, że warto tego typu urządzenia stosować. Może zadam jedno pytanie, bo przy takiej technologii, przy zastosowaniu tak małych skal, to wydaje się bardzo kosztowne urządzenie. To jest tak, że skala zależy od tego, jakie moce chcemy osiągnąć i do czego to ma być zastosowane. Skala jest o dużej rozpiętości, mogą być bardzo małe ogniwa paliwowe, ale mogą być i duże, takie, które produkują energię rzędu kilkudziesięciu megawatów, a nawet kilkuset megawatów i tego typu urządzenia funkcjonują na świecie, więc skala oczywiście tutaj jest różna, natomiast co jest najważniejsze, to jest to, że one są alternatywą dla pewnych sytuacji, w których nie jesteśmy w stanie produkować energii elektrycznej inaczej, jak właśnie w ten sposób, ze względu chociażby na to, że jest trudna dostępność do prawda, danego obiektu, albo jest taka sytuacja, że musimy mieć pewność, że energia elektryczna będzie dostarczana w sposób ciągły, na przykład w szpitalach.
gdzie jeżeli jest przeprowadzana operacja, nie może być takiej sytuacji, że energia elektryczna nam zaniknie. Więc ponadto ogniwa paliwowe bardzo chętnie są stosowane w przemyśle kosmicznym. I tutaj one są niezastąpione. Takie ogniwa, o tym będę mówił, były stosowane na statkach kosmicznych w całej historii, prawda, tego typu działalności, aktywności człowieka. Ja chciałem powiedzieć, może powiedzieć jeszcze o kilku ogniwach paliwowych, takich charakterystycznych, które są najczęściej stosowane. I takim ogniwem to jest ogniwo z protonowymienną membraną polimerową. No więc właśnie grubość tej membrany to jest w granicach od 20 do 200 mikronów. Jeżeli chodzi o elektrody, one mają grubość 1 mm. Gęstość mocy, jaką uzyskujemy z takiego ogniwa, to jest około od 300 do 1000 mW na centymetr kwadrat. Więc to są dosyć duże, prawda, wielkości, no i warte, prawda, uwagi, warte poświęcenia temu zainteresowania technologicznego. Takim następnym ogniwem, który jest istotny, to jest ogniwo z elektrolitem alkalicznym. I tutaj jest, zamiast wędrówki jonów wodoru, czyli protonów, mamy jony wodorowo-tlenowe, które i katalizatorem tutaj będzie nikiel albo srebro. W tamtych układach, gdzie w niskotemperaturowych ogniwach, gdzie wodór jest nośnikiem ładunku dodatniego, no to katalizatorem jest pył taki złożony z platyny albo z rutenu. Natomiast tutaj w tym ogniwie wystarczy nikiel albo srebro, no więc oczywiście to jest o wiele tańsze ogniwo. Te ogniwa mogą pracować również w niskiej temperaturze, ale mogą również, mówię o alkalicznych, ale mogą również pracować w temperaturze podwyższonej. Maksymalna moc to jest około 1,5 kW i czas pracy, jak do tej pory, to było 8000 godzin. Czas pracy użytecznej, to znaczy takiej, której to ogniwo nie jest zatrute, czyli nie zmienia swoich właściwości energetycznych. Następnym ogniwem to jest ogniwo z kwasem fosforowym. Ono pracuje w granicach temperatur od 180 do 210 stopni Celsjusza. Sprawność tego ogniwa w granicach od 37 do 42%. Zastosowanie takie ogniwo ma w jednostkach o mocy rzędu 50 do 200 kW. I stosowany jest reforming metanu jako źródło wodoru, to znaczy nie dostarczamy bezpośrednio wodoru, tylko metan po prostu, metanem jest napędzany. Gdzie one jest stosowane? No one jest stosowane do zasilania pojazdów, na przykład autobusów miejskich. To, co widzimy na pojazdach oznaczonych jako pojazdy z ogniwem paliwowym, to są właśnie te ogniwa z kwasem fosforowym. Następnym ogniwem to jest ogniwo ze stopionymi węglanami. Ono pracuje, to są już jest wysokotemperaturowe, ono pracuje w granicach 600 do 700 stopni. Nie ma potrzeby używania metali szlachetnych jako katalizatorów, to też jest bardzo ważne, więc jest tańsze. I możliwe jest stosowanie paliwa takiego jak wodór, metan, prostych alkoholi, tlenku węgla, Sprawność tego ogniwa jest w granicach 60%, więc jak widzimy, jest to już ogniwo, to jest stacjonarne ogniwo, które może służyć jako jednostka do zasilania np. szpitala czy innego obiektu, prawda, który wymaga już większej mocy. Ogniwa paliwowe ze stałym tlenkiem, to jest następne ogniwo. Jako elektrolit stosowany jest taki stały, porowaty materiał ceramiczny. Temperatura pracy już jest od 600 do 1000 stopni. Jest bardzo duża elastyczność paliwowa, czyli możemy stosować różnego rodzaju paliwa. Duża gęstość osiąganej mocy.
i duża ilość ciepła, które może być stosowane do, nawet do produkcji energii elektrycznej lub pary wodnej, ponieważ to ogniwo, jak widać, no, rozgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury i to można wykorzystać również do produkcji energii elektrycznej. Czyli samo ogniwo produkuje energię elektryczną, a jednocześnie na skutek grzania można produkować, prawda, jeszcze energię elektryczną z jego ciepła odpadowego. I ostatnim takim ważnym, prawda, elementem, który powinien być tutaj uwzględniony w dzisiejszej naszej rozmowie, to jest ogniwo z protowymienną membraną polimerową, ale jednak zasilane metanolem. Temperatura pracy tego ogniwa jest niska, to jest od 60 do 100 stopni Celsjusza. Stosowany katalizator to jest platyna plus ruten albo ruten. Ogniwo zasilane bezpośrednio metanem, czyli nie musimy martwić się o wodór, który jednak jest trudny w magazynowaniu, prawda, i niebezpieczny. Więc można powiedzieć, że to jest bardzo dobre ogniwo, tylko ma jedną wadę, mianowicie no, produkuje dwutlenek węgla i tutaj ekolodzy mogą być niezadowoleni z tego względu. Można powiedzieć tak, że obecnie różnego rodzaju ogniwa stosowane są do budowy baterii dla urządzeń przenośnych, generatorów małej mocy, prawda, i dużej mocy, elektrowni stacjonarnych, pojazdów i wielu innych. Z powodzeniem te ogniwa paliwowe zastępują źródła energii stosowane w innych dziedzinach, a badania i testy, które są prowadzone, wykazują, że one mają bardzo obiecującą przyszłość i potwierdza się wysoka wydajność i jakość opisywanej tej technologii, która jest do tej chwili dostępna na rynku. Więc tak można tu w pewnym skrócie omówić te ogniwa paliwowe. Jest to bardzo ważny segment w dywersyfikacji dostaw energii dla społeczeństwa. No i powinniśmy z uwagą się temu przyglądać, a jednocześnie czynić próby stosowania tego typu ogniw paliwowych, szczególnie w transporcie, bo ja sądzę, że jakaś część pojazdów mechanicznych będzie napędzana właśnie ogniwami paliwowymi w chwili, kiedy będziemy potrafili magazynować w sposób lepszy niż dotychczas wodór i mieć go w dostatecznej ilości w celu zasilania tego typu ogniw. Te ogniwa paliwowe w transporcie, mówię tu o wodorowych, one są o tyle obiecujące i atrakcyjne, że mając takie ogniwo paliwowe i stosując go, możemy zrezygnować z wielu podzespołów, które obecnie występują w pojazdach mechanicznych, na przykład skrzynie biegów czy mechanizmy różnicowe. To są bardzo kosztowne elementy, które rzutują na cenę samochodu. Jeżeli załóżmy w każdym kole samochodu mielibyśmy silnik elektryczny, który byłby napędzany w sposób kontrolowany przez układ elektroniczny, no to cena tego samochodu spadłaby przynajmniej o 50%. W każdym kole, czyli co, cztery silniki? Tak, w każdym kole są silniki, no i zamiast mechanizmów różnicowych, które w tej chwili są stosowane, prawda, w silnikach, samochodach obecnie stosowanych, moglibyśmy mieć w każdym kole silnik elektryczny napędzany niezależnie, a regulacja prędkości obrotowej byłaby robiona elektronicznie przy pomocy komputera pokładowego. To nie są żadne specjalne trudności technologiczne, natomiast cena tego urządzenia by natychmiast spadła, bo czy mechanizm różnicowy, prawda, czy skrzynia biegów, czy te inne elementy, prawda, mechaniczne, które są stosowane w klasycznych rozwiązaniach, one są bardzo drogie. Natomiast elektronika jest no, kilka rzędów wielkości tańsza od tego typu urządzeń, jest bardziej niezawodna i uważam, i bardziej dokładnia, więc jeżeli te technologie pójdą w tym kierunku, no to ogniwa paliwowe, szczególnie ogniwa paliwowe wodorowe, mają no, bardzo obiecującą przyszłość. Ale to też jest szansa dla takich przeciętnych konsumentów energii, dla rodzin, które mieszkają w domach, dla
ale dla spółdzielni mieszkaniowych całych. Oczywiście, że tak, dlatego że produkcja energii elektrycznej przy pomocy ogniw paliwowych zaczyna być konkurencyjna z energią elektryczną produkowaną tradycyjnie. W sytuacji, jaką my mamy tu w Polsce i ciągłym naciskiem na podnoszenie cen energii, to tego typu rozwiązania jawią się jako bardzo obiecujące. No bo wtedy właściwie taka rodzina mogłaby być energetycznie niezależna. Oczywiście. Ja już powiedziałem, że są różnego rodzaju, prawda, możliwości produkowania energii elektrycznej dla potrzeb gospodarstw indywidualnych. Jest to jedna z metod, która jest bardzo ciekawa i bardzo ekonomicznie uzasadniona. Na pewno tego typu urządzenia będą rozwijane i na pewno stosowalność ich będzie się zwiększała. Więc powinniśmy o tym pamiętać, wiedzieć i liczyć, czy nam się to opłaca, czy nie. Jeżeli dojdziemy z rachunkiem ekonomicznym, że to jest opłacalne, to powinniśmy to stosować. No ale trzeba mieć na ten temat wiedzę i trzeba wiedzieć, jakie są ograniczenia dla tego typu, prawda, pozyskiwania energii. Proszę mi powiedzieć, czy w Polsce jest zielone światło dla tego typu rozwiązań, bo my sobie teraz o tym rozmawiamy, ale tak naprawdę nie zdarzyło mi się spotkać ani jakiejś wypowiedzi ministra, ani jakiejś deklaracji ze strony administracji publicznej, która by pokazywała ludziom taką szansę. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się dlatego, że w ogóle problem energetyki w Polsce, szczególnie energetyki związanej z produkcją energii elektrycznej, jest nierozwiązany. Stoimy w pewnym przedsionku niemożności, prawda, załatwienia podstawowych spraw. No przede wszystkim mamy sprawę dwutlenku węgla, która jest nierozwiązana i która nad nami wisi. Teraz nie wiadomo, jak się to zakończy. To jest skala ogólnopolska i globalna. I tutaj rząd nie ma żadnych pomysłów. Chce zmiany paktatów, które były podpisane przez Polskę, ale czy to się uda, tego nie wiem. Natomiast nic się nie robi w tym kierunku, żeby była jakaś realna koncepcja rozwiązania tego problemu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że my, gdybyśmy chcieli, mówię tutaj o ogniwach paliwowych, zająć się tym na poważnie, no to musielibyśmy wszystkie te ośrodki, które zajmują się tego typu aktywnością, myślę tutaj o instytucjach naukowych, jednostkach naukowych, które się tym zajmują, jak również myślę o tych, którzy produkują chociażby zwykłe, prawda, ogniwa galwaniczne, które są stosowane, czy baterie, prawda, do urządzeń elektronicznych, czy baterie do pojazdów mechanicznych. Tego typu jednostki powinny być zainteresowane tego typu aktywnością w dziedzinie produkcji ogniw paliwowych. Gdyby spiąć, prawda, wiedzę technologiczną tych ośrodków, które zajmują się sprawami teoretycznymi dotyczącymi ogniw paliwowych i ogniw w ogóle z wytwórcami, gdyby poszło na to jakieś pieniądze i gdyby rząd uznał, że to jest właściwa droga, no to Polska mogłaby to z powodzeniem robić, bo przecież myśmy produkowali baterie, prawda, produkujemy akumulatory. No tylko to trzeba skoordynować i wiedzieć, jaki chce się osiągnąć cel. I ze strony władz ja tego nie widzę, ale to nie widzę nie tylko w tej dziedzinie, ale wielu innych, jeżeli chodzi o energetykę. Bardzo dziękuję za wizytę, a wam, drodzy państwo, przypominam, zainteresujcie się ogniwami paliwowymi. Rząd wam w tym nie pomoże, a możecie mieć energię elektryczną za pół darmo. To jest coś, czego w czasach kryzysu nie da się przecenić. Dziękuję bardzo.